Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, na wczorajszym odcinku udało nam się taką AWP Prince zdobyć. No i oczywiście dzisiaj wszystko leci na sprzedaż, tak żeby tutaj dla widza można było jakąś fajną batalkę zakręcić. Witam was oczywiście bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z GeForce Kingsa. Bierzemy oczywiście skrzyneczkę. No powiem wam tak, no jak ja widzę tę skrzynię Fire Serpent, widzę skrzynię Hole i widzę skrzynię Lore, no to ja chociaż na test stary muszę po jednej takiej skrzyni wrzucić. Czy coś tu jeszcze jest? Jest Desert Hydra i czy jeszcze coś tutaj moje oko zauważy? No chyba już nic nie ma. 10 tysięcy, no nie chciałem tak zaczynać tej bitwy, ale no widocznie tak musiało być. Oczywiście przypominam konkursi na skina. Jak chcesz wygrać, subdzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Kingsie, jako są pełne, nie jesteś, loguj się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny, no i wpisujesz kodzik CROXY przez 2xD i on oczywiście 5% więcej do każdej wpłaty. Możesz oczywiście kodu używać dowoli. Okej, okay, zaczynamy z Tiger Tooth z tej skrzyni Fire Serpent, więc jest okej, okay, bo chyba to jest zwrot tej skrzynki, ale oj, no powiem tak, 3700 ten karambit, zobaczmy jak będzie ze skrzyni Lore, co to jest za WP, to jest grafit, ale ile ona kosztuje? 690, no powiem tak, no Desert Hydra musi teraz oddać, żeby tutaj wujak roku wrócił do gry, 1600, no nie, to powiem wam tak, no ja jestem w szoku, tak? Mamy Elkę na pocieszenie, ja bym bardziej chciał jednak zobaczyć, co to są za nowe skrzynki i gdzie ja je znajdę. Podejrzewam, że o właśnie, czyli jest ich więcej. Welcome to the jungle. O jest Meduza, nawet jest 2300. Ale jak to wygląda w ogóle to procentowo? To jest rzecz, którą chciałbym się dowiedzieć. No jest ta dealora, tak? 1,5% na nią, czyli no dosyć sporo, ale zobaczmy, że 2% na Marble Fade'a, prawie 2% też na Gold Arabeskę. No wygląda dobrze ta skrzynka, tak? No wydaje mi się, że lepiej niż Olympus. No ale zobaczmy, czy uda nam się tutaj coś z tego trafić. No powiem tak, Pandora's Boxy to są jak najbardziej pożądane rękawice, tylko zależy od stanu. Ale jest to 8700, więc jest to jak najbardziej plus. Ale spróbujmy jeszcze raz, no bo czym byłbym bez spróbowania jeszcze raz? Takiej skrzynki stary, no nie można otworzyć tylko raz. Mamy X-Raya, no to już jest ciut większy minus, bo no spory, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Ale zobaczmy jeszcze raz. No była ta Dragon Lore bliziutko, ale no Jaguar. No po takiego skina chyba nie przychodzimy. Dobra, spróbuję ostatni raz, bo bym sobie nie darował. I czy będzie Dragon Lore? No doleć do arabeski stary! No powiem tak, no jakby arabeska siadła, to nie byłbym aż tak obrażony, okej? Okay? Ale no niestety tutaj no... No wydarzyła się rzecz straszna, tak? Dobra, chodźmy na tę bitwę. Przypomnę ci też, że jak oczywiście chcesz sobie konto załadować, no to wystarczy, że klikniesz sobie doładuj. No i wszelakie metody płatności oczywiście tutaj masz i konto możesz sobie załadować. I zapraszam cię na Discorda, bo nie powiedziałem ci, że jest tam oczywiście giveaway w zakładce ustrzel skina. Wystarczy, że sobie klikniesz i już dołączasz do giveawaya, więc zapraszam. Welcome to the jungle, zobaczmy tą skrzynkę. Tak, z 3 wrzucimy na testa, 1860 zł. No wyglądają mocarnie te skrzynki, tak? Trzeba sobie powiedzieć, no ale kosztują też sporo, tak? No oczywiście tutaj polujemy chyba na tą MK Welcome to the Jungle. Ta AWP kosztuje 100 zł, w ogóle to jest hit, bo ja pamiętam jak ta AWP z kilka złotych chyba kosztowała. Ta Sun in Leo, a teraz 98 zł, no po prostu wow. Ostatnia skrzynia, zobaczmy, czy tu będzie jakieś uniesienie. No jest, no ale no niestety nie dla mnie. 1000 zł rękawiczki dla mojego przeciwnika. No zostało nam 3200 zł. No chyba muszę odpuścić te skrzynki. Jeśli chcę jakkolwiek tutaj jeszcze walczyć o, że tak powiem, wyjście na plus, tak? Zobaczmy, 10% Luxury to jest ta skrzynka, której ja powierzam, no może nie wszystkie moje fundusze, ale 10 takich skrzynek kosztuje nas 2700, czyli no znacząca tutaj większość naszego dzisiejszego budżetu, więc oczywiście wrzucamy bota i zobaczmy jak to będzie. Pierwsze otwarcie, niestety pusto, przypominam, 10% szans na skina, którego oczekujemy od tej skrzynki. Póki co, dwa otwarcia, dosłownie pusto. Jeżeli tą bitwę przegramy, no to wydaje mi się, że fundusze rzędu 500 zł nie pozwolą mi na dalszy opening, więc liczę oczywiście na chociaż jednego tej mocarza z tej skrzynki. 10% Luxury, bitwa za 2700. Taka MK Welcome to Jungle byłaby idealna. No zobaczmy, 5 skrzynek za nami, 5 jeszcze tutaj na nas czeka i zobaczmy, czy tu się jeszcze coś zmieni. 3 ostatnie skrzyni w teorii. 30% szans, ale jak będzie w praktyce? Niestety, znowu pusto. Dwie skrzynki do końca. Proszę, no rzuć mi tutaj jakąś, nie wiem, MP9.
ona kosztuje też parę dobrych tysięcy. I zobaczmy, ostatnie otwarcie. No jest CZ. Jest CZ na pocieszenie, ale to jest dwa koła raptem na pocieszenie. No ale lepiej chyba wyjść 700 zł na minus niż 2700, tak? Więc tak może sobie tłumaczmy tą bitwę, jako taki wypadek przy pracy trochę. No trzeba to naprawić. Zobaczmy, 9 skrzynek Luxury tym razem, bo na tyle było mnie stać. Zobaczmy, 2500 zł i zaczynamy z Hot Rodem, więc już wiem, że to na pewno będzie bitwa lepsza niż ta poprzednia. 4300 zł kosztuje ta czerwona MK Hot Rod. Bardzo ładnie, a przed nami jeszcze parę skrzynek, które również mogą nas oczywiście zaskoczyć, więc zobaczmy, to nie jest jeszcze ostatnie słowo, mam wrażenie, powiedziane przez tą skrzynię, więc liczymy tutaj na coś jeszcze. Oczywiście dla mnie, nie dla mojego przeciwnika, ale w ogóle trafić jeszcze taką MK Blue Phosphor do kolekcji z Hot Rodem, myślę, że byłoby tutaj bardzo fajne combo. I zobacz, mówiłem, jest kałach, ale to jest 600 zł, Pantera, i zobacz, ostatnie otwarcie, no i już tutaj pusto. No ale prawie 5 koła udało nam się wyciągnąć z tej bitwy. No coś tu nadrabiamy, tak? Ale no to dalej nie jest to. No trzeba to sobie powiedzieć, bo no jednak troszkę więcej dzisiaj. Wydaje mi się, tej pęgi miałem, ale ja bym sobie jednak mimo wszystko po tych turbulencjach ostatnich zaryzykował kontrakt z tą M-ką i z tym kałachem. I dorzucamy te skiny. 5000 zł w tym kontrakcie. Zobaczmy, czy będzie w końcu coś lepszego, aż mi się chciało 3300, stary, no nie, no ja nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby na kontraktach w końcu dostać jakiegoś skina wartego więcej niż wartość wrzuconych skinów. Naprawdę, no, odczuwam wrażenie, że od momentu, jak trafiłem tego Lotusa dwa dni rzędu, po raz kolejny się tutaj powtórzę i pochwalę, no to nie mogę dosłownie nic z tych kontraktów dostać. Zobaczmy, skrzynia Hole, jest to bitwa ostatnia w dzisiejszym filmie, jeżeli nie uda nam się zdobyć nic wartościowego z tej skrzynki, no to będzie GGWP, ale chyba i tak długo udało mi się utrzymać z większym tutaj balansem na GeForce Skinsie, więc zobaczmy, czy będzie tutaj challenge zakończony, czy może tutaj ta skrzynia Hole mnie podtrzyma. Godfight! Nie! No powiem tak, 7200, nie jest to zwrot całego openingu i całej pęgi, jaką dzisiaj przepierdoliłem, no ale jest to 7 koła, tak? No i przede wszystkim jest to Glock Fate.